Kondraciuk Live. Nowy talk show. Oglądaj na kondraciuk.com i YouTube. Dziennikarz z ogromnym doświadczeniem w branży medialnej. Były wiceredaktor naczelny dziennika Puls Biznesu, dwutygodnika Business Week i miesięcznika Forbes. Wydawca Newsweek Polska i Forbes. Jako redaktor naczelny prowadził dziennik Gazetę Prawną, Forbes, Newsweek Polska, Bloomberg Business Week Polska i Wprost. Po odejściu z branży medialnej prowadzi trzy projekty. Project Syndicate Polska, Prime Speakers i Atlantic Council. Hobby, bieganie i tenis. Przed Państwem Michał Kobosko. Michał, jadąc na spotkanie z Tobą, otrzymałem informację, że po raz kolejny z miesiąca na miesiąc, rok do roku spada sprzedaż prasy. Powiedz, czy branża medialna potrzebuje na gwałt Jeffa Bezosa dotyczącą? Obawiam się, że Jeffów Bezosów nie ma zbyt wielu na świecie. To znaczy, mówimy o takim specyficznym typie przedsiębiorcy, który osiągnął sukces w jakiejś branży, która jest branżą przyszłościową, nowoczesną i dzisiejszą, i ma taką ambicję, żeby z jakichś swoich powodów zainwestować w branżę, która jest wczorajsza, nie dzisiejsza, nie przyszłościowa. To jest rzadki, muszę powiedzieć, typ przedsiębiorcy. Ja bym chciał, żeby takich było więcej. No ale troszeczkę żartuję, ponieważ to jest zakup, bo mówimy o zakupie przez Jeffa Bezosa, jednej z najpoważniejszych amerykańskich gazet, Washington Post. To jest zakup, który jest trochę fanaberią, czyli biorąc pod uwagę całość biznesu Bezosa, on kupuje tę gazetę, uznając, że może w jakiś sposób ją wkomponować w swoją kolekcję firm i, mówiąc językiem finansowym, aktywów, które on posiada. Ale to nie jest dla niego żadne być albo nie być. To znaczy, jeżeli ta gazeta nie uniesie, nie wytrzyma, nie poradzi sobie, nic się nie stanie. No, będzie musiał przyznać się do porażki i pójdzie dalej. I tak jest, powiedziałbym, z nielicznymi biznesmenami, którzy mogą sobie na to pozwolić, chcą. Czasami to nie jest fanaberia, czasami to jest poczucie jakiejś odpowiedzialności za, przepraszam, że mówię dużymi literami, ale tu mówimy o odpowiedzialności za poziom debaty publicznej, poziom wiedzy, świadomości, tego, co społeczeństwo otrzymuje, z czym się zapoznaje. Firmy medialne coraz w większym stopniu nie radzą sobie z kontynuowaniem swojej działalności na dotychczasowym poziomie czy w dotychczasowy sposób. W związku z tym poszukiwani są inni sponsorzy, inni inwestorzy, którzy chcieliby pomóc firmom medialnym. No właściwie nie ma. Ale branża potrzebuje wizjonera. Niektórzy prezesi koncernów medialnych jeżdżą do Doliny Krzemowej, chłoną atmosferę, w której przybywa Mark Zuckerberg i paru innych gigantów, żeby zmonetyzować i ewentualnie przebudować cały model biznesowy. Może to jest jedyna droga. To, o czym mówisz, jest podstawowym problemem. Dotychczasowy model biznesowy się wyczerpał, czy wyczerpuje na naszych oczach w sposób bardzo przyspieszony, bardzo nerwowy, ponieważ już wiemy, co się kończy, a jeszcze zupełnie nie wiemy, jaki będzie ten model jutra, model przyszłości. I rzeczywiście tak jest, że jest poszukiwana jest jakaś myśl, jakaś inspiracja, co robić, ale na razie niezależnie od tego, czy jeździ się do Doliny Krzemowej, i się zapuszcza brodę, czy do Krynicy Zdrój, czy do innego miejsca o bardzo pozytywnej energii, to specjalnie takich pomysłów nie ma w branży medialnej. Ty jako ekspert, już teraz jako ekspert z branży medialnej, z ogromnym doświadczeniem, już nie zaangażowany w konkretny tytuł, patrzysz na to z zewnątrz, to co widzisz? Widzę po pierwsze gigantyczny bałagan, po drugie widzę też niestety ogromną niekompetencję. Ta niekompetencja może się brać z faktu, że menedżerowie mediów, czołowi dziennikarze, doskonale czuli się w rzeczywistości, jaka była. W polskim przypadku ta rzeczywistość istnieje od 25 lat, czyli ćwierć wieku coś się działo i nagle przestało się dziać. Przestało działać. Przestał działać model, w którym na przykład sprzedajemy, mówiąc już o gazetach, sprzedajemy gazety, otrzymujemy część pieniędzy z reklam, a część pieniędzy od czytelników, którzy chcą tę gazetę kupować. To jakby przestało funkcjonować i w tym momencie pojawiają się tendencje do szukania, w pierwszej kolejności oszczędności, czyli podcinamy gałąź, na której siedzimy, czyli zwalniamy dziennikarzy, czyli
no, jest to właśnie praktycznie nieuniknione, obniżamy jakość produktu. Tak? Czyli mieliśmy do tej pory sok, w którym było 90% owoców, teraz tych owoców jest 60, 50, 40. Nadal sprzedajemy. Chcielibyśmy mieć tę samą cenę za to. Chcielibyśmy mieć tę samą albo wyższą cenę, ponieważ chcemy jeszcze przekonać odbiorców publicznych, że jest to produkt luksusowy. Natomiast oferujemy produkt tak naprawdę coraz gorszej jakości. I przykro mi patrzeć na to, co się dzieje. Nie będę wymieniał, bo albo pracowałem, albo mam znajomych wielu z tych firm, ale co się dzieje z wieloma tytułami w Polsce prasowymi, co się dzieje ze stacjami telewizyjnymi, pewnie w mniejszym stopniu stacjami radiowymi, choć i tu jest tendencja do tak zwanej tabloidyzacji czy takiego coraz większego populizmu w przekazie. Ja przede wszystkim chciałbym Ci pogratulować. Jesteś szefem Polskiego Biura Atlantic Council w Warszawie i dyrektorem najważniejszego projektu tej organizacji w Polsce, Wrocław Global Forum. Co to za projekt? Po pierwsze, ja decydując się na odejście z dziennikarstwa i z mediów, uznałem, że chcę być w jakiś sposób związany nadal z tym rynkiem, ale już nie uczestnicząc bezpośrednio w powstawaniu gazet, powstawaniu artykułów, produkcji kontentu, jak to się brzydko mówi, czyli treści. Teraz interesuje mnie nieco inny kontent, nieco inna treść, taka, która na przykład powstaje, czy jest wykuwana w tak zwanych think tankach, czy ośrodkach analityczno-doradczych, które na świecie rozwinęły się bardzo mocno, w Polsce rozwinąć się jakoś nie chcą z wielu powodów, ale to pewnie nie czas, żeby o tym dyskutować. W każdym razie Atlantic Council jest jedną z najpoważniejszych instytucji tego typu, tego rodzaju, istniejącą w Waszyngtonie i tam mającą swoją siedzibę. Jest instytucją, w której działalność zaangażowane są bardzo poważne nazwiska, bardzo poważni ludzie. Moglibyśmy wymieniać długą listę byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych, byłych sekretarzy stanu, doradców do spraw bezpieczeństwa itd. Osoby, które w Waszyngtonie są często właśnie zatrudniane w tego rodzaju instytucjach, żeby służyć swoją wiedzą, swoim nazwiskiem, swoimi kontaktami itd. W Polsce istnieje od 4 lat konferencja, która się nazywa Wrocław Global Forum. Zgodnie z nazwą odbywa się we Wrocławiu w czerwcu co roku. Jest to, powiedziałbym, największa w Polsce i w regionie konferencja transatlantycka, czyli spotykają się goście z dwóch stron Atlantyku, czyli mówimy przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych i o Unii Europejskiej, w Polsce i rozmawiają ze sobą na tematy kluczowe, najbardziej interesujące, najważniejsze w danym momencie. To są kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, Syria, Irak, Afganistan. To są kwestie dotyczące kryzysu finansowego, sektora bankowego, negocjacji o wolnym handlu, które w tej chwili trwają między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, bezpieczeństwa energetycznego, gazu łupkowego i tak dalej. To są wszystko ważne wątki, których czasami Tu szpilka w stronę mediów. Czasami brakuje w polskich mediach, które uciekają od tak poważnych tematów, a to są wątki, to są tematy i treści, którym się zajmuje ten świat, który jest w jakiś sposób, powiedzielibyśmy, odpowiedzialny, zaangażowany, świadom wyzwań, które przed nami stoją. Drugi projekt, którym się zajmujesz, to jest projekt Prime Speakers. Ty jesteś udziałowcem. Powiedz mi, czy rynek mówców, czy to motywacyjnych, czy biznesowych, czy osobowościowych, to jest taka gałąź przemysłu, która raczkuje, ale jest coraz większe na to zapotrzebowanie? To jest, powiedziałbym, ten fragment rynku, który w Polsce się rozwijał do tej pory w sposób nieuporządkowany, nazwijmy to dziki, to znaczy panują tutaj zasady, które nazwałbym brakiem zasad. Co oczywiście przy Twoim ogromnym doświadczeniu w tej branży wiesz doskonale, o czym mówimy. A mówimy tutaj o wynajmowaniu osób, znanych osobowości, które mają kompetencje, doświadczenie i umiejętność przekazywania swoich opinii, swojej wiedzy w sposób profesjonalny, w sposób przekonujący, w sposób taki, który... Ekscytujący, który może wywołać różne reakcje na sali, ale raczej nie reakcje rozczarowania. Tylko, jak wiadomo, tego rodzaju mówcy są potrzebni, żeby inspirować, żeby informować, żeby uświadamiać. To jest rynek, który na świecie rozwija się bardzo dynamicznie, bo powiedziałbym tak, internet internetem, Skype Skype'em, ale niezmiennie od czasów Agory i to tej greckiej Agory.
Żywy człowiek, kontakt z bezpośrednim człowiekiem, z przekazywanymi przez niego racjami, to jest to, co ludzie lubią, cenią, szanują, czego potrzebują. I są gotowi za to zapłacić duże pieniądze. I są gotowi na koniec za to zapłacić. Więc postanowiliśmy ze wspólnikami stworzyć agencję, Polskie Biuro Mówców i Prelegentów. I to od paru miesięcy się dzieje. Praktycznie do tej pory w Polsce takiego rodzaju instytucji nie było. Jak powiedziałem, ten rynek istnieje, funkcjonuje, ale albo do tej pory klienci, którymi najczęściej są firmy, instytucje, organizacje, które poszukują mówców, kontaktowały się bezpośrednio z nimi, bezpośrednio z osobami. Cała otoczka, cała jakby strona produkcyjna nie była kompletnie ogarnięta. Nie była ogarnięta. Albo w przypadku, dokończę tylko w przypadku mówców międzynarodowych, najczęściej kontakt był z agencjami międzynarodowymi, często amerykańskimi, które takich mówców mają w swoim portfolio, czy w swojej stajni, można by powiedzieć. Mm-hmm. Czyli firma X, która potrzebuje interesującego mówcy, zwraca się do agencji i za jej pośrednictwem podpisuje umowę i ściąga takiego mówcę. My koncentrujemy się na rynku polskim, szukamy i podpisujemy umowy z mówcami polskimi, a z drugiej strony oferujemy swoje usługi firmom, instytucjom, organizacjom branżowym, które organizują różnego rodzaju konferencje wewnętrzne, zewnętrzne, coroczne zjazdy reprezentantów handlowych i tak dalej, gdzie jest często ważnym elementem i też magnesem dla uczestników tych spotkań, żeby spotkać się z kimś, z tak zwanym ciekawym człowiekiem. Tak to nazwijmy. No tak. Ale tutaj widzę same topowe nazwiska. Witold Orłowski, Ryszard Petru, Krzysztof Rybiński, Dariusz Rosati, Jerzy Osiatyński, Jacek Żakowski, Daniel Pasent, ale nawet Michał Urbaniak. Tak, dlatego że poszukiwane są osoby o różnym backgroundzie, różnym doświadczeniu. Nie wymieniłeś tutaj, ale często poszukiwani są na przykład byli wojskowi, byli agenci. Słyszałem o tym, ale tak bałem się o to zapytać. Osoby, które na pewno, których mocną stroną jest no, inspiracja, motywacja, umiejętność zarządzania zespołem, wydawania rozkazów i egzekwowania, wykonania tych rozkazów. Plus taki no, dreszczyk emocji związany z tym, że wystąpi dzisiaj ktoś, kto pracował kiedyś na przykład w Gromie i opowie nam prawdę o tym, jak ta jednostka funkcjonuje. Więc takie osoby są również poszukiwane. My mamy umowy w tej chwili z kilkudziesięcioma mówcami. Bardzo ci dziękuję za te nazwiska, które wymieniłeś, bo rzeczywiście mamy tutaj dobry kaliber polskich mówców. Że działamy na ich rzecz, to znaczy pomagamy im w zagospodarowaniu ich czasu wolnego i możliwości. Z tym biznesu jesteście po stronie prelegenta, osoby, która występuje, i też po stronie jesteśmy klienta, po obu czyli stronach. Po obu stronach. Jesteśmy po obu stronach i mamy ofertę dla obu stron. W przypadku mówców, to są przykłady z życia, choć nie wymienię nazwisk, czasami mówcy mają problem taki, że nie potrafią odmawiać, kiedy dostaną propozycję wystąpienia gdzieś na imprezie. Nie było szkolenia z asertywności. No, ale na przykład nie mają tej asertywności. I w tym momencie jesteśmy my, pomagamy, choć można powiedzieć, że jest to wbrew naszemu interesowi, bo nie mamy zamówienia, nie mamy zlecenia, ale jednak zajmujemy się, występujemy w interesie naszego mówcy i w sposób delikatny, ale no, nie dopuszczamy do tego, żeby mówca wystąpił na konferencji czy w miejscu, które jego zdaniem jest dla niego czy nieatrakcyjne, niezgodne z jego wizerunkiem, niezgodne z jego chęcią, bo na przykład konferencja jest w Zakopanem, a ktoś działa tylko w Gdańsku i niespecjalnie lubi się ruszać. To są tego rodzaju niuanse. Powiedz, czy jako wielokrotny redaktor naczelny nie miałeś takiego syndromu odstawienia, tego narkotyku adrenaliny i tej huśtawki emocji związanych z wydawaniem dzienników? Oczywiście. Jak sobie z tym poradziłeś? Po pierwsze, ja się trochę leczyłem już w ostatnich latach z bycia redaktorem naczelnym. Znaczy pełniłem tę funkcję w kilku różnych tytułach, ale widziałem, jak i rola naczelnego, i pozycja, i stopień samodzielności, niezależności od wydawcy, od klientów reklamowych, od upodobań czytelników, a te upodobania często są no, bardzo populistyczne czy bardzo, bardzo popularne. Jak to się zmieniało z czasem, jak ta pozycja naczelnego robiła się coraz słabsza. Już takie charakterystyczne postaci sprzed lat, czy polskie, czy amerykańskie, już dzisiaj nie ma takich redaktorów naczelnych, którzy są takimi wodzami okrętu, nie patrząc na nic, na rzeczywistość, mają jasny kierunek i robią gazetę wbrew wszystkim. Captain my captain.
Captain, my captain. Takich postaci już praktycznie nie ma i takie postacie dzisiaj by się nie sprawdziły. Dzisiaj redaktor naczelny pełni zupełnie inne funkcje niż lata temu. Dzisiaj w dużym stopniu jest HR-owcem, to znaczy musi zajmować się tą negatywną stroną HR-u, czyli cięciami, zwalnianiem dziennikarzy z pracy, obcinaniem ich wynagrodzeń, obcinaniem budżetów wierszówkowych, honoraryjnych, budżetów na zdjęcia, na ilustracje itd. Niewdzięczna robota. W coraz większym stopniu rola, powiedziałbym, finansowa. Po drugie, musi negocjować z biurem reklamy, jak bardzo godzi się na ograniczenie swojej niezależności, czyli wprowadzanie tylnymi drzwiami różnych treści reklamowych, treści sprzedawanych do gazet, bo to jest, funkcjonuje i myślę, że z tego sobie wszyscy zdajemy sprawę. Więc to nie jest redaktor naczelny, który może się koncentrować tylko na jednym, na tym, żeby jakość tego produktu była jak najlepsza i żeby robić to, na czym się najlepiej zna. Musi być wielofunkcyjny, ale to prawdę mówiąc jest zniechęcające dla wielu osób, które robią to od lat i którym po prostu widzą, że pewne możliwości się kończą. Więc ja nie miałem takiego efektu odstawienia. Oczywiście są takie dni, kiedy przeglądam gazetę i łapię się za głowę, bo wiem, co jest z tyłu i myślę sobie, o kurczę, ja bym to zrobił zupełnie inaczej, tak? Dlaczego ten materiał jest na pierwszej stronie, a powinien być zupełnie inny? Są takie dni, ale nie mam marzeń o tym, żeby wracać, żeby szukać gwałtownie dla siebie jakiegoś miejsca na rynku medialnym. Ja po prostu wiem, że czekają nas jeszcze poważne turbulencje na rynku prasowym, na rynku medialnym. Myślę, że także bankructwa tytułów prasowych. W pierwszej kolejności gazet codziennych, niestety, które są dzisiaj w najtrudniejszej sytuacji. Magazyny, w zależności od tego, jakie oczywiście są, jakie mają zaplecze finansowe, lepiej lub gorzej sobie radzą i wiele z nich sobie poradzi. Natomiast co do gazet codziennych, ja nie widzę takiego modelu i takiej szansy w Polsce, żeby przetrwały wszystkie i tak już nieliczne tytuły, które dzisiaj w Polsce funkcjonują. Na swojej stronie masz takie bardzo fajne zdanie, ono mi się bardzo spodobało. Po pierwsze, nie zrobić wstydu, a po drugie, najciekawsze dopiero przed nami. Co przed tobą? Tak. Co przed nami, to oczywiście nie wiemy. Nie wiemy, co się zdarzy za 15 minut, a co dopiero za parę lat. Znaczy, ja wychodzę z założenia, że ja mam 45 lat, 20 lat w pracy dziennikarskiej. Uznałem, że to jest jeszcze ten moment, kiedy można zmieniać i trzeba zmieniać. I dlatego uważam, nie boję się nowych wyzwań. Zresztą te projekty, które w tej chwili robię, wskazują, że chcę ryzykować. Bo rzeczywiście świat dla dziennikarza nie kończy się na mediach. I to jest moje główne przesłanie do kolegów dziennikarzy, którzy także do mnie kierują swoje CV, swoje narzekania w tej chwili, swoje pretensje jakby do rzeczywistości, że tracą pracę, to jest praktycznie codzienne dzisiaj w Warszawie, że muszą mieć swój plan B, swój plan C i że powinni o tym myśleć dzisiaj, powinni o tym wczoraj już myśleć, ale szczególnie dzisiaj powinni sobie wyobrazić życie poza mediami, bo ono istnieje, życie pozamedialne i ono jest w wielu aspektach dużo ciekawsze, dużo bardziej atrakcyjne i dużo bardziej przyszłościowe niż trzymanie się kurczowo branży, która, jak powiedziałem, będzie funkcjonować, ale nikt nie wie jak, na jakich zasadach i za ile. Bardzo Ci dziękuję. Ja Ci również dziękuję. I życzę powodzenia. Dziękuję Ci bardzo. Będę to śledził.